Do końca maja w Muzeum w Bielsku-Białej można oglądać wystawę obrazów Romy Ligockiej pod tytułem Obrazy i słowa. Roma Ligocka, malarka i pisarka, pochodzi z żydowskiej rodziny mieszkającej od wielu pokoleń w Krakowie. Wraz z matką przeżyła likwidację getta krakowskiego. Po wojnie studiowała malarstwo i scenografię na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Oglądając listę Schindlera rozpoznała siebie w postaci dziewczynki w czerwonym płaszczyku. Stało się to inspiracją do napisania książki pod tytułem Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, w której opisała dzieciństwo spędzone w getcie. Strach, upokorzenie, śmierć bliskich. W dalszej części przedstawiła swoje powojenne losy, zabawy w towarzystwie kuzyna Romana Polańskiego i przyjaciela Ryszarda Chorowica oraz przyjaźń z Piotrem Skrzyneckim. Kolejne jej książki, Kobieta w podróży oraz Tylko ja sama, są również bestsellerami w Polsce i w Europie. Z okazji wystawy w Bielskim Muzeum Roma Ligocka po raz pierwszy przyjechała do Bielska-Białej. Problem jest zawsze, bo człowiek w momencie, kiedy pokazuje swoje prace, a ja w Polsce nie pokazywałam ich przez wiele lat, one były teraz dużo za granicą pokazywane, ale w Polsce już od bardzo dawna, to nagle konfrontuje się z tą swoją pracą i zastanawia się, które mu się po prostu podobają, które się mogą jeszcze dzisiaj spodobać ludziom. Tym bardziej, że u mnie jest taka sytuacja, że bardzo wielu czytelników moich książek naprawdę pisze maile, pyta na wszystkich spotkaniach, pisze do wydawnictw, gdzie można obejrzeć moje prace. No w tej chwili jest książka pod tytułem Róża, która jest takim rodzajem albumu, gdzie te prace są w książce. Ale mogę sobie wyobrazić, że ktoś, kto na przykład zetknął się już ze mną jako człowiekiem piszącym, no jest ciekawy, co ta kobieta maluje i jak. W związku z tym chciałam, żeby to był taki reprezentacyjny przekrój tego, co robię, no przynajmniej na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. No i to był ten trudny wybór, bo ja oczywiście mam w swojej dorobku i obrazy starsze. W tej chwili z młodszymi jest troszkę trudno, bo dużo bardzo piszę i mniej jest czasu na malowanie. No ale chciałam, żeby mój czytelnik, a także jest kolei taki człowiek, bo nie jestem aż tak nieskromna, żeby pomyśleć, że wszyscy czytali moje książki. Także jeżeli przyjdzie ktoś, kto nigdy się nie zetknął ani ze mną, ani z moją twórczością, też w jakiś sposób miał pojęcie, co ta kobieta robi, jak myśli, co czuje, jakie są jej korzenie. No nie ukrywam, że tu jest bardzo dużo elementów takich korzeni żydowskich, ale w niedosłownym sensie, jakimś takim rytualnym, tylko raczej taka melancholia i smutek kogoś, kto właściwie jest jednym z niewielu ocalałych z tego świata, którego już właściwie nie ma. I o tym jest ta moja twórczość głównie. Także o losie kobiety, ale głównie o losie człowieka, który nie ma korzeni, który nie ma już swojej kultury, bo ona nie istnieje, ona jest tylko jeszcze w nim. Traumatyczne przeżycia z dzieciństwa na pewno w dużym stopniu wpłynęły na pani twórczość. Nie można powiedzieć, że traumatyczne przeżycia to jest to źródło mojej twórczości, bo twórczość jest twórczość, a twórczość to jest praca. Praca i talent. Jeżeli się ma trochę tego, a przynajmniej się stara, to dopiero jest twórczość. A przeżycia z dzieciństwa to jest tylko po prostu jakiś motyw, jakiś fragment tego, czym się zajmuje artysta. Gdyby artysta koncentrował się tylko na swoich jakichś traumatycznych przeżyciach, to byłoby to nie do zniesienia dla czytelnika czy dla widza oglądającego obrazy. Ja chcę po prostu, żeby to były ładne obrazy, żeby każdy z tych obrazów ktoś mógł powiesić sobie w domu, mieć je w jakiejkolwiek formie, oglądać i żeby one mu coś mówiły, żeby one nawet mu śpiewały. Ja miałam taki jeden obraz, który się nazywał Piosenka mojego miasta, nawet chyba myślę, że on tu jest, który mówi o tym, że coś w człowieku musi śpiewać, jak ogląda te obrazy. Jakaś muzyka w nim musi grać i to jest podstawa tej twórczości. A ponieważ ja dzielę to moją pracę między pisanie a malowanie, to staram się, żeby w tych obrazach była jakaś opowiedziana historia, a w książkach moich, żeby było trochę malarstwa, trochę koloru. I właśnie między tymi dwoma biegunami jakoś staram się umieścić tą moją pracę. Stosuje pani różne techniki malarskie, ale też widać niektóre obrazy, tak jak na przykład ten, który akurat przypadkowo znalazł się za panią. Nie było tu żadnej celowości, ale jest charakterystyczny, ponieważ widać na nim spękania i to są rzeczy też celowo zrobione.
Tak, ja mam jakąś taką metodę, którą nazywam twórczość biedna. Wynika to stąd, że kiedy jeszcze mieszkałam za granicą na emigracji, byłam naprawdę biedna i kupienie farb, dobrych papierów i wszystkich utensyliów, żeby malować, było dla mnie czasem problemem. I malowałam na tekturkach, malowałam na jakichś, trochę jak Nikifor, na dziwnych różnych takich materiałach. I pokochałam to, dlatego właśnie lubię kolaż, lubię papier, lubię klejenie, zestawianie takich rzeczywistości z dość prostych środków. A to, co widzimy za moimi plecami, to jest obraz cyklu Świadectwo. On pokazuje także to świadectwo, które ja chcę dać jednak tą moją pracą, żeby to była pokazywała osobowość tej istoty, która ją maluje, i jej historię. I tą taką wędrówkę człowieka. Dlatego one mogą być spokojnie spękane, one mogą być troszkę spłowiałe, one mogą być trochę zniszczone. Mnie taka biedna twórczość wydaje się najbardziej autentyczna, najbardziej prawdziwa. Kiedy obejrzała Pani film Listę Schindlera, tam zobaczyła Pani tę dziewczynkę w czerwonym płaszczyku, charakterystyczna postać na tle filmu, który cały był czarno-biały. Odkryła Pani w niej, odnalazła w niej Pani siebie. Od czasu napisania mojej pierwszej książki, jakieś ponad 10 lat temu, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, która rzeczywiście stała się światowym bestsellerem i najbardziej znaną książką holokaustową na świecie, tłumaczoną na 22 języki, łącznie z chińskim, i wydaną w milionach egzemplarzy. No rzeczywiście tak się stało. Nie ma w tym może takiej wielkiej mojej zasługi, może troszkę zasługa jest filmu. Ale książka w jakiś sposób się sprawdziła i spodobała, ale od tego czasu mam taką świadomość, wydaje mi się, że wszyscy już znają tę historię, dlatego nie odpowiadam jej tak zbyt chętnie. No krótko mówiąc, było tak, że ja byłam w getcie krakowskim, miałam czerwony płaszczyk, byłam małą dziewczynką, udało mi się przeżyć. Tą dziewczynkę jakoś zauważył jeden z Żydów, który potem pisał swoje wspomnienia, i tak doszło to koleją, długą dosyć drogą, doszło do Spielberga i do powstania filmu. No i po tym filmie ja 2 lata walczyłam o to, żeby ludzie zrozumieli, co ja do nich mówię, bo ja mówiłam, słuchajcie, ja jestem tą dziewczynką. A oni mówili, jak to? Przecież dziewczynka umarła, a ty żyjesz. I 2 lata trzeba, żeby dziennikarze, media nareszcie zorientowały się, o co chodzi, że ja naprawdę jestem tą osobą. Do dziś dnia ludzie uważają mnie za jakąś taką postać literacką. To jest dziewczynka w czerwonym płaszczyku, ale takiej osoby nie było. A ja naprawdę byłam w getcie w krakowskim, naprawdę straciłam tam całą rodzinę. I to się zdarzyło naprawdę. Było zresztą bardzo zabawnie, bo Spielberg poznał mnie dopiero po zrobieniu filmu, czego bardzo żałował. Powiedział, dlaczego ja cię nie poznałem wcześniej, byłabyś postacią w tym filmie, bo on na końcu pokazuje tych wszystkich, którzy przeżyli. Mnie nie, bo o moim istnieniu nie wiedział. Ale kiedy miałam wystawę w Nowym Jorku moich prac, tych, które tutaj są, tylko ona była większa, to Spielberg zadzwonił, że on chce kupić wszystkie te prace. Zadzwonił skądś tam z Los Angeles. I ja, dumna artystka, powiedziałam, że najpierw niech przyjedzie i zobaczy. Moich obrazów nie kupuje się w ciemno. No ale Spielberg nie jest człowiekiem, który zawsze może wsiąść samolot i przyjechać. Miał widać inne sprawy na głowie. Było to w ostatni dzień mojej wystawy, także dzięki temu, że on się nie zdecydował, a ja się obraziłam, to mamy część tych obrazów tutaj. Może mnie teraz oglądać w Mielsku. Chciałem tylko spytać właśnie o Romana Polańskiego, bo przecież jego też w jakiś sposób ukształtowały te przeżycia Holokaustu. Czy właśnie jak te relacje między wami wyglądały, kiedy jako kuzynostwo bawiliście się razem, czy marzyliście już o jakiejś wielkiej karierze artystycznej wtedy? One oczywiście zmieniały się, te relacje. Ja to piszę w Dziewczynce w czerwonym płaszczyku, piszę o tym. Napisałam też taką nowelę pod tytułem Kuzyn, bo on był bardzo zabawnym, trudno powiedzieć, bardzo dziwnym młodym człowiekiem, ale niewątpliwie bardzo zaważył na moim młodym życiu. Między nami różnica wieku jest taka, że on był tym dużym, dorosłym, starszym bratem, no nie bratem, ale kuzynem, który bardzo jakoś, po prostu naśladowałam go. On nadawał ton moim myśleniu, moim zainteresowaniom. Być może nie byłabym
nie robiłam tego, co robię, gdyby nie jego wpływ w dzieciństwie oczywiście. Marzyliśmy o tym, co się dokładnie spełniło, ale spełniło się niesamowicie, bo on zawsze mówił, że będzie wielkim reżyserem, że miał 14 lat. Ja byłam wtedy jego jedyną aktorką, bo innej nie miał, więc malował mnie i musiałam odgrywać wszystkie role, Rity Hayworth i kogo tam, nie, Glory Swanson i kogo tam jeszcze nie było. Można powiedzieć, że uczył się reżyserii na pani. Na mnie, dosłownie. Malował mnie w paski, przebierał i... No ale to oczywiście rozbudziło we mnie wyobraźnię i taką chęć też bycia artystą. Ja zawsze wiedziałam, że chciałabym pisać książki. Pamiętam, już byłam troszkę większa, kiedy powstało wydawnictwo literackie 50 parę lat temu. Ja tak stałam przed tą wystawą i tak sobie myślałam, Boże, żeby choć jedną książkę w takim wydawnictwie kiedyś wydać. No i minęło 50 lat i już. I już ósma książka się ukazuje, więc marzenia się spełniają czasem z pewnym opóźnieniem, ale Polański niewątpliwie odegrał rolę w moim życiu. Potem się nasze drogi rozeszły, bo mi się nie podobał jego styl życia, szczególnie w okresie tym hipisowskim, tym właśnie w Ameryce, kiedy był seks grupowy, wolna miłość i narkotyki. Ja nigdy nie byłam po tej stronie. Zresztą bardzo to wśród mojego kolegów artystów było źle widziane, że ja taka jestem normalna i nie oddaję się tym wszystkim hipisowskim uciechom. I wtedy jakoś nasze drogi się rozeszły. Potem, kiedy ukazała się moja książka Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, on był normalnie zazdrosny o ten sukces. Był tak totalnie wściekły, że się bałam, że on przyjdzie i mnie zabije. Bo on, jest to człowiek, który nie wytrzymuje żadnej konkurencji, już w rodzinie na pewno nie. Więc to wtedy, że tak powiem, zamarły nasze stosunki. Po czym, kiedy teraz wyszły te jego kłopoty od nowa, ja dosyć dużo wiedziałam o tej sprawie i wtedy byłam bombardowana też przez media i musiałam bardzo dużo jakiejś takiej woli okazać, żeby na ten temat specjalnie z mediami nie rozmawiać, bo żal mi było jego. Ja wiem, jak wyglądały te czasy i wiem na pewno zdecydowanie, że nie on jest największym grzesznikiem z tamtych czasów, że jakby się pogrzebało w biografiach innych ludzi, to działy się wtedy niesamowite rzeczy. On miał po prostu pecha, no i było mi go zwyczajnie po ludzku żal. Nawet zastanawiałam się, czy nie wznowić tych stosunków z nim teraz, bo naprawdę serdecznie było mi, żeby... Wie pan, dla kogoś takiego jak on, ja to wiem najlepiej, ja nie mogę nawet w windzie zamknięta wytrzymać. Dla kogoś takiego więzienie to jest kara jakby potrójna. Jak on tam siedzi tydzień, to tak by jakby inny siedział tam 3 lata. Bo on to ma w sobie, ten strach, to uczucie zamknięcia, to uczucie, że przyjdą go zastrzelą, więc to musiało być straszne. I wtedy jakby wróciły te moje sentymenty do niego, które miałam z dzieciństwa. Marzy pani o tym, żeby ta kultura żydowska odtworzyła się, ale nie właśnie w takiej formie dla turystów, gdzieś tam jak są festiwale na przykład w Krakowie kultury żydowskiej, ale w takiej formie właśnie żywej, że ci ludzie gdzieś tam wracają, mają to swoje życie, śluby, wesela i tak dalej. Jest to oczywiście marzenie trudne do spełnienia, bo to była autentyczna kultura. Przecież jeżeli się pomyśli, że w samym tym tylko Krakowie było przed wojną 60 tysięcy Żydów, a w tej chwili w gminie żydowskich jest 100 zarejestrowanych. To się widzi proporcje, to się widzi, jak to życie po prostu zostało zrujnowane i to takie życie, te wszystkie kobiety, które sprzedawały kury na placu na Kazimierzu w dzielnicy żydowskiej, które te bożnice, czyli synagogi, gdzie odbywały się nabożeństwa, gdzie ludzie brali śluby, gdzie dzieci się uczyły swojego języka. Ja przecież jestem Żydem, który nie zna, czy Żydówką, która nie zna właściwie swoich modlitw, ani języka swojego narodu. To jest niesamowite wyobrazić sobie, że Polak nie umie się modlić po polsku. Niewyobrażalne, prawda? A my tak mamy, Żydzi z tego i młodszego pokolenia. Więc tej kultury, takiej prawdziwej, ludzkiej, prawie się już odbudować nie da, ale są takie starania w różnych miejscach, które ja bardzo podziwiam. I szczególnie właśnie w takim miejscu jak Bielsko, ja w kilku takich miejscach byłam, gdzie jest lokalna społeczność i lokalni jak gdyby entuzjaści, którzy grzebią w archiwach, którzy próbują te ślady kultury żydowskiej odnowić, którzy odnawiają cmentarze żydowskie albo chociażby zdjęcia,
z tamtych czasów, piszą o tym. To jest, wydaje mi się, benedyktyńska wspaniała praca ludzi, którzy to robią z dobrej woli, tylko żeby pokazać, że ta kultura była. Bo jest taka legenda, która o tym mówi, że najpierw Żydzi w pewnym miejscu, w pewnym mieście mieli swojego rabina i swoje księgi i swoje miejsce do modlitwy. Potem już nie było rabina, były księgi. Potem już było miejsce do modlitwy. Teraz tam nie ma nic, ale przynajmniej oni wiedzą, że takie miejsce kiedyś było. I wydaje mi się, że jedyne, co możemy zrobić my wszyscy, ale szczególnie ci, którzy w lokalnych społecznościach coś wiedzą, coś widzą i znają się nad tym, żeby chociaż powiedzieć, że taka kultura była, że jakieś ślady jej zostały, bo więcej chyba się nie da zrobić. To jest trochę jak ten Titanic, który wprawdzie w wypadku kultury żydowskiej nie pod wodą, ale w jakiś sposób został zatopiony, ale my przynajmniej wiemy, że była taka katastrofa, że był taki okręt, że byli tacy ludzie. I to jest chyba wszystko, co jeszcze nam zostało. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.